Hejka wszystkim na moim kanale, tu ja, Mona FF Gold, witam Was serdecznie. Jeśli chodzi o wyjaśnienia, to zrobię w następnym filmiku, obiecuję. Dzisiaj skupimy się na innym ważnym dniu, bo dzisiaj są Mistrzostwa Egurola Dance Studio Ladies Challenge, czyli po prostu Meksyk i Ladies Challenge. Więc dzisiaj Was po prostu zabieram na takiego mini vloga. Mam nadzieję, że cokolwiek mi się uda nagrać podczas mistrzostw. Jestem bardzo jestem lekko zestresowana. Powiem Wam, że bo dzisiaj jest 11 czerwca, jakby co. Wczoraj byłam na ostatnim treningu. No i myślę, że powiedzmy, jestem przygotowana. Mam nadzieję tylko, że nie zrobię w choreografii, bo czasami choreografka, czyli Anita Hoffman, bo w tym semestrze jestem pod skrzydłami Anity Hoffman, nie Dominiki Wyrzykowskiej niestety, albo stety, niestety, no nieważne. I po prostu powiedziała, że czasami wypadam, albo jestem za wcześnie, więc muszę być w punkt, bo inaczej będzie kicham. Jeśli taką ciekawostkę Wam powiem, w ogóle przepraszam, jestem nieumalowana i tego mam nadzieję, że to aż tak nie widać, bo ci się postanowiłam, że na razie się nie maluję, moja twarz i tak będzie później malowana, znaczy będę się później malować, jeszcze idę, zaraz niedługo będę już szła i będą inaczej moje włoski wyglądać. Więc tego, jeśli chodzi o taką ciekawostkę, bo zaraz Wam pokażę, jak wygląda nasz strój, na razie tak na zewnątrz, bo później jak już będę w Raszynie, bo to w Raszynie takiego w zeszłym semestrze będzie, jak będę w Raszynie, to dopiero będę to przymierzać, znaczy będę nakładać na siebie, ale jeśli chodzi o tą ciekawostkę, to powiem Wam, że zamawiałyśmy strój jakiś czas temu. No tak pod koniec, kwietnia, maja, coś w tym stylu. Okazało się, że ta paczka szła aż z Holandii, więc mega się stresowałyśmy, czy dojdzie na czas. I doszła prawie w ostatniej chwili, czyli we wtorek w tym tygodniu. Rozumiecie to? My takie już zestresowane, bo miało przyjść czwartego, to chyba jest piątek. Miało przyjść czwartego w piątek. Ta nasza paczka i nagle nie ma, nie ma, nie ma. I my takie, o matko, czy ona dojdzie na czas, bo będzie musiały iść kupić jakieś inne stroje, wiecie. I nagle przychodzi we wtorek, a my takie szczęśliwe, kamień z serca nam spadł, że no nieważne. No po prostu to było stresujący moment, a ja już Wam pokazuję strój. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Hejka, etap pierwszy, czyli włosy już mam za sobą, więc zobaczcie, jakie ja mam piękne włosy. Znowu wykorzystałam te swoje doczepy, które miałam wcześniej na poprzednim mecach. I zobaczcie, teraz mam je znowu. Ta-da! Będzie pasować do stroju, więc jestem szczęśliwa, że znów mogę mieć dłuższe włosy. Wszystkim jestem już wreszcie na miejscu. To jest na razie mój strój taki przejściowy, ale zaraz będę się przebierać, ogarniać się, ale jestem już w centrum sportu Raszyna i trochę nie wiem, czy będę miała czas, żeby pogadać do Was, ale jestem. O 21:30 jest nasz występ, więc trzymajcie mocno kciuki, czy jak już będziecie oglądać, to już będzie po, ale trzymajcie kciuki, patrzcie, jakie fajne włoski macie. Dobrze mi w tych włosach, to nie? Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to
to be strong every breath of, cause I can't move on till I let go. Hejka, ja już jestem gotowa, ubrana, już za chwilę będzie mój występ, jestem zestresowana lekko, ale dam sobie radę. No więc, jak Wam się strojówka podoba? Dajcie znać. No i życzę powodzenia, bo stresik jest, a... Shit, zgubiłam kolczyka! O, cholera. No to kicha. Oczywiście grupę przygotowała pani Anita Hoffman. Występie, bardzo był zestresowana byłam. Okazało się, że gdzieś kolczyka zgubiłam, tak jak mówiłam. Mam nadzieję, że wyszło. Tam leciutko się pomyliłam, ale najważniejszy jest look. Dobrze się wybronić, więc wybroniłam się chyba bardzo dobrze. No i jestem z siebie zadowolona. Lecę oglądać inne występy. Jest już wtorek, czyli 14 czerwca, więc trochę kilka dni minęło od Ladies Challenge, czyli Mistrzostwa Górola Dance Studio. Ja musiałam chwilę odpocząć, w niedzielę to ja musiałam w ogóle kompletnie odpocząć od tego wszystkiego, co się działo, bo cały tydzień coś robiłam. W poniedziałek zajęłam się moją pracą licencjacką, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Jak już zauważyliście, tak jak mówię, dzisiaj jest wtorek, 14 czerwca, więc trochę czasu minęło od Ladies Challenge. Więc chciałabym tak troszeczkę podsumować to Ladies Challenge. Ja jestem bardzo zadowolona z siebie, bo widziałam, jaki progres zrobiłam od zajęć, od początku nauki tej choreografii do występu, bo nawet już na próbach Anita, czyli choreografka, mówiła, że Monika, albo jesteś za szybko, albo za wolno, ogarnij się. No, a na występie zrobiłam to perfekcyjnie, no, może nie perfekcyjnie, ale w tempie, wszystko w tempie. Może raz zrobiłam lekki błąd, bo za szybko poszłam w tej choreografii, ale tak to wszystko było w tempie, więc jestem mega z siebie dumna z tego względu. Niestety zajęłyśmy trzecie miejsce, każda z nas liczyła, że będzie wyżej, ale co zrobić, może po prostu były lepsze grupy, ja nie widziałam wszystkich, więc może były lepsze, może nie, ale ja jestem z siebie zadowolona i to jest dla mnie najważniejsze. I kolejne, jak to wpisałam na poście na Facebooku, kolejne wspomnienia do kalendarza wspomnień, więc a Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, jeśli Ci się podobał, to dajcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał, no i w kolejnym filmiku Wam opowiem, dlaczego zniknęłam.